Zapraszam na 8. Europejskie Forum Gospodarcze Łódzkie 2015. Prosiłam o to, żeby mi na głowę zsyłać komornika, który będzie chciał mi zabrać kanapę i serce. Do mnie czy do ciebie, maleńka? Jak ty możesz pytać w ogóle o coś takiego? Hello! Jestem tutaj! Dobra, puść tego, nie ma zagrożenia! Kochanie na kredyt. Małgorzata Pieczyńska. Przemysław Sadowski. Do zobaczenia. Sieradzkie Centrum Kultury zaprasza 25 września o 19:00, a dla pierwszych dwóch osób, które zadzwonią do naszej redakcji, zaproszenia gratis. Telefon 43 650 6500. Znajdujemy się w nowej siedzibie Banku Spółdzielczego w Sieradzu przy ulicy Zamkowej 2. Banku przyjaznym dla naszych klientów i wszystkich Państwa serdecznie do nas zapraszam. Bank Spółdzielczy w Sieradzu aktualnie wprowadził do swojej oferty promocyjny kredyt Witaj Szkoło. Oferta banku została przygotowana z myślą o rozpoczynającym się właśnie roku szkolnym i związanymi z tym kosztami. Kredyt może być przeznaczony na inny dowolny cel. Oprocentowanie kredytu gotówkowego Witaj Szkoło wynosi tylko 7% i jest stałe w całym okresie kredytowania. Maksymalna kwota kredytu do 6000 zł. Okres kredytowania kredytem Witaj Szkoło do 24 miesięcy. Brak prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu. Okres promocji kredytu Witaj Szkoło trwa do dnia 31 października 2015 roku. Zanim podejmiecie decyzję o zaciągnięciu kredytu, sprawdźcie i porównajcie oferty, zwracając uwagę na wysokość oprocentowania kredytu, roczną rzeczywistą stopę oprocentowania, inne koszty związane z udzieleniem kredytu. Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej oferty. Jeżeli jesteście Państwo klientami innego banku za pośrednictwem formy elektronicznej Ogniwo, jesteśmy w stanie przenieść rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy do naszego banku. Jest to rachunek bardzo dobrze oprocentowany, jest możliwość skorzystania z kredytu w tym rachunku. Serdecznie Państwa zapraszam. Jestem w tym banku od niedawna jako właściciel biura projektowego. Skorzystałam z jego usług, ponieważ wiem, że tu mogę w sposób bezpieczny podpisywać umowy związane z moją działalnością. Jest tu profesjonalna obsługa i w 100% wychodzi klient zadowolony. Ja już współpracuję z tym bankiem około 15 lat. Jestem bardzo zadowolony z obsługi. Tu mnie wszyscy już znają. Nie mam żadnych problemów. Mam bardzo dobre warunki kredytowe. Są bardzo mili i bardzo wszystko to szybko załatwiają. Dlatego korzystam właśnie z tego banku. Konto dla młodych jest zakładane w naszym banku dla klientów, którzy mają 13 lat i nie skończyli 26 roku życia. Jest to bardzo dobra forma prowadzonego rachunku, gdyż pozwala młodym ludziom uczyć się zarządzać własnymi finansami. Jeżeli ktoś nie ukończył 13 roku życia, może to za niego zrobić osoba, która pełni nad nim opiekę. Nie musisz martwić się o pieniądze, dostęp masz cały czas, to jest 24-godzinny bankomat. Są dwa bankomaty, gdzie można wypłacić pieniądze, nie dopłacając, więc na pewno warto założyć to konto. Jestem rolnikiem, prowadzę działy specjalne produkcji rolnej. Bardzo dużo ofert jest dla rolników, właśnie dla takich ludzi jak ja, zarówno też dla przedsiębiorców, dla młodych ludzi. Też mój syn, który ma działalność, też należy do tego banku, bo stwierdził, że ten bank jest właśnie przyjazny nam wszystkim. Prawdziwy bank. Dogadanie jest szczere i szybkie, nie potrzeba za dużo aż czekać. I jeszcze pominąwszy, mniej gdzie indziej, jak gdzie indziej tych papierów składania. To jest takie dla ludzi, dla nas takie przyzwoite. I jak coś słowo powie, to 100% jest dotrzymane. Bank Spółdzielczy w Sieradzu dostosowuje swoją ofertę produktową do potrzeb klientów. Wszelkie decyzje zapadają właśnie tutaj. Bank Spółdzielczy w Sieradzu, Zamkowa 2. Jesteśmy blisko Ciebie. Zapraszamy. Planujesz zmianę wystroju wnętrz?
chcesz metamorfozy swojego mieszkania? W salonie Mebli Klozy znajdziesz to, czego szukasz. Jeśli stawiasz na wygodę, trwałość i jakość, to szukasz właśnie Mebli Klozy. Oferujemy meble do pokoi dziennych, dziecięcych, jadalni, sypialni i wiele innych. Urządź się wygodnie i tak jak chcesz z meblami Klozy. Salon Mebli Klozy, Sieradz, ulica Warszawska 13, zaprasza. Egzaminy to główny profil działalności Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu. W 2014 roku było ich blisko 53 tysiące. Zdawalność na poziomie ponad 37% jest najwyższa w województwie łódzkim. Oprócz egzaminów WORD prowadzi działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, pracownię psychologiczną oraz szkolenia dla różnych grup uczestników ruchu. Szkolenia prowadzone są w klimatyzowanych salach wyposażonych w sprzęt audiowizualny. Posiadamy własną bibliotekę oraz pomoce dydaktyczne do prowadzonych zajęć. Szkolenia prowadzone są przez kadrę o najwyższych kwalifikacjach. Profil szkoleń Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu. Szkolenia okresowe dla kierowców zawodowych. Szkolenia dla kierowców przewożących towary niebezpieczne. Szkolenia dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego. I tu uwaga, bo tylko do końca 2015 roku można z nich korzystać, by obniżyć ilość punktów karnych. Szkolenia dla osób kierujących ruchem drogowym. Kursy reedukacyjne w zakresie problematyki przeciwalkoholowej. Pracownie psychologiczne. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.wordsierac.pl lub bezpośrednio w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu przy ulicy 3 Maja 7. Karolina Mizerska, witam serdecznie i zapraszam na serwis informacyjny Sieradzkiej TV Media. Dziś w programie zobaczą Państwo 6. Sieradzki Jarmark Powiatowy. Tym ludziom dać takie kompensum wiedzy. Działania sieradzkiego magistratu. Dziękuję za przybycie i mam nadzieję, że ten głód informacyjny już cyklicznie będzie teraz zaspokojany. Niebieski parasol po raz czwarty. Są to bezpłatne porady prawne udzielone osobom, które no nie mogą, czy uważają, że nie mogą z takich porad skorzystać odpłatnie w ramach standardowej pomocy prawnej. Konferencja SLD. Zarejestrowaliśmy listę do Sejmu z tego okręgu, z okręgu sieradzkiego. Bliżej regionu mikser regionalny. Piotrkowska się odnowiła, zmieniła wystrój, zaprasza. Już w czwartek, 17 września, organizatorzy zapraszają na trzeci ogólnopolski turniej piłki nożnej szkół podstawowych klas piątych i młodszych dla upamiętnienia 76. rocznicy agresji ZSRR na Polskę. Start punktualnie o 10 na boisku szkoły podstawowej nr 10. Przez dwa dni mieszkańcy powiatu sieradzkiego, ale i całego regionu mogli zaczerpnąć informacji na temat architektury i geodezji, które były motywem przewodnim 6. Sieradzkiego Jarmarku Powiatowego. Nie zabrakło również występów artystycznych i atrakcji dla całych rodzin. Za nami 6. edycja Jarmarku Powiatowego, który w tym roku pojawił się pod hasłem architektura i geodezja. Przeszliśmy już zdrowie, turystykę, sport, rekreację. Teraz zajmujemy się geodezją i budownictwem. Sprawa ważna, ponieważ gro ludzi chce stawiać swoje przyszłe domy i to na tym jarmarku chcemy tym ludziom dać takie kompensum wiedzy na temat, w jaki sposób rozpocząć w ogóle starania się o to, żeby móc postawić swój dom, czyli wszystkie aspekty prawne, wszystkie aspekty związane z dokumentacją, dalej poprzez wykonawstwo, materiały, nowe technologie. Każdy, kto będzie tym zainteresowany, przychodząc na ten jarmark, takie informacje zdobędzie. Każdy z mieszkańców Sieradza, jak i poszczególnych gmin, mógł dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy na temat planu budowy domu, jak i inwestycji w tym zakresie. Możliwe były również indywidualne porady i informacje. Przedstawiamy nasze realizacje, nasze projekty. Przyszliśmy, żeby spotkać się z ludźmi, żeby
zapoznać się z naszymi możliwościami i produktami. Co proponujecie? Co w tym sezonie jest modne? Być może coś przez lata już utrwaliło się tak mocno, że jest to naprawdę dobre. Nie ma recepty na najlepszy projekt. Klienci są indywidualni i indywidualne są projekty, a więc od zupełnie bardzo takich współczesnych, nowoczesnych typu tego, po zupełnie tradycyjne, gdzie i zarówno kolorystyka, jak i technika wykonania budynku jest bardzo taka tradycyjna i rodzima. Głównym tematem, którym się zajmujemy, to scalanie gruntów, programowanie scaleń gruntów w województwie, a przez to przebudowę strukturalną rolnictwa tam, gdzie występują potrzeby, tam, gdzie jest zainteresowanie. I tutaj trzeba podkreślić, że scalanie gruntów to jest efekt ekonomiczny dla rolników. Czyli badamy te wioski, gdzie źle wygląda układ działek, gdzie struktura jest wadliwa, działki długie, a wąskie, nie nadające się do uprawy, i niejednokrotnie jest szokiem dla rolników, jak po scaleniu zostają im, jak to mówią górale, dudki w kieszeni, czyli pieniądze naprawdę, i to wymierny efekt ekonomiczny po scalaniu gruntu. Oprócz firm budowlanych, jak i biur projektowych, pojawili się wystawcy z regionów słynących ze swoich produktów. Jak co roku jesteśmy z powiatem, promujemy naszą gminę Wartę. Dzisiaj ze Stowarzyszeniem Kobiet Aktywnych Wsi Głaniszew wraz z panią Iwoną Zawiasą z tejże też miejscowości, która prezentuje swoje wyroby z dekupażu. My oczywiście promujemy nasz port jachtowy ostrówwarcki, także serdecznie zapraszamy. Mamy tradycyjne gołąbki z kapusty włoskiej. Mamy tradycyjny tort jabłkowo-śmietanowy, który dostał nagrodę na Tyglu Smaków. Mamy bigos, oczywiście kapusta. Mamy nalepki i mamy bułeczki ze śliweczką. Wczoraj mieliśmy inne stowarzyszenie, dzisiaj jest inne. Tak staramy się podzielić, bo mnóstwo aktywnych kobiet, kół gospodyń wiejskich mamy na terenie gminy Wróblew. I tak cyklicznie próbujemy jednym stowarzyszeniem jakąś uroczystość, że tak powiem, obstawić. Ale są bardzo chętne, wspieramy je w tym i cieszymy się, że tak godnie reprezentują właśnie gminę Wróblew. No jesteśmy na każdym jarmarku co roku, obowiązkowo. Dziś chcemy przywitać wszystkich zwiedzających na słodko. Przede wszystkim mamy bogate zestawienia ciast, placków. Mam nadzieję, że to też przypadnie do gustu właśnie i mieszkańcom Sieradza, i wszystkim, którzy zawitają na jarmark. Panie wójcie, dlaczego na co dzień również warto przyjechać do gminy Burzenin, odwiedzić ją? Ja myślę, że tych powodów jest bardzo dużo, a przy takiej pogodzie myślę, że sama przyroda zaprasza. Choć wody w tym roku jest ciut mniej, ale rzeka jak najbardziej służy tym, którzy chcą odwiedzić nas i popływać na kajakach. Piękne lasy. Mam nadzieję, że będzie nieco grzybów, chociaż przy takiej suszy będzie trochę gorzej, ale mam aktywnie. Aktywnie, jak najbardziej. Mogę o tym mówić, że na terenie odkrywki Złoczew będą bloki energetyczne, będzie ta linia kolejowa, która wydawała się mitem, po prostu taką bajką. Skończyliśmy projekt Złoczewski Obszar Funkcjonalny. Jutro odwozimy do ministerstwa sprawozdanie. I to jest kolejny krok do rozwoju Złoczewa. Uważam, że jest to bardzo trafny kierunek promocji związany z regionem rolniczym, z rozbudową i z przyszłością. Wybiegając troszkę do przodu, uważam, że tego typu promocja idzie z duchem czasu. Ziemia sieradzka połączona z kompleksem paliwowo-energetycznym Złoczewa, który jestem przekonany, że powstanie w tym terenie, będzie doskonałą kompozycją. Jak co roku wystawiamy się z gminą Brąszewicy. Dzisiaj w sobotę reprezentuje nas koło gospodyń Czerwone Korale z Żurawia. Wdzięczna nazwa. Wdzięczna nazwa. Do stoiska zapraszamy bardzo serdecznie. Jutro będzie nas reprezentowało koło gospodyń z miejscowości Godynice. Jedne gminy, drugie gminy podglądają w tych domkach, ale myślę, że to jest taka zdrowa rywalizacja. Odnajdą się u nas i dzieci, i dorośli, i osoby, które mają problemy ze schorzeniami narządów ruchu. Wszystkich serdecznie zapraszamy. Zapraszamy również tych, którzy chcą po tygodniu pracy zrelaksować się, odpocząć i nabrać siły na nowy tydzień. Reklamujemy u nas również naturalne produkty z zagrody młynarskiej dla wszystkich smakoszy, którzy cenią sobie tradycyjną kuchnię polską. Zapraszamy Państwa serdecznie. Mamy bardzo dużo nowych ofert, nowych produktów.
dla państwa. Mamy dla rolników bardzo dobre produkty, dostosowane do ich potrzeb, szczególnie teraz na jesień, kiedy potrzebują środków na zakup środków do produkcji rolnej. Zapraszamy serdecznie. Nie zabrakło również rozrywki dla najmłodszych, którzy bawili się świetnie dzięki konkursom zorganizowanym przez animatorów kultury. Gwiazdą sobotniego wieczoru był zespół Raz, Dwa, Trzy, a oprócz nich na scenie pojawiła się wokalistka Asteja, która zaśpiewała kawery znanych utworów. Tradycyjnie w niedzielę odbyła się kolorowa parada połączona z prezentacją gmin, które przeszły ulicami Sieradza. Gospodarzom naszych powieści, kursami idą reprezentanci jednej ze starszych. Starostwo wybrało dobrą drogę i mieszkańcy potrzebują tego. Nie tylko mieszkańcy Sieradza, bo impreza się odbywa w Sieradzu, ale również i mieszkańcy powiatu. Ta integracja jest konieczna. Ja dzisiaj idąc w tym marszu przez Sieradz, tak sobie pomyślałem, że no, gdzieś tam w dużych miastach, no, oglądamy czasami takie parady, nie wiem, w Nowym Jorku, w Chicago czy w Monachium. Tą tożsamość właśnie w ten sposób się buduje i warto by było, żeby na szczeblu powiatu również tą tożsamość powiatową budować. Tożsamość, która, że tak powiem, łączy cały powiat sieradzki, i tutaj widać, wiele gmin się wystawia. Myślę, że impreza jak najbardziej warta do tego, żeby ją kontynuować i nad nią pracować, dalej ją rozwijać. Na scenie pojawiły się głównie zespoły ludowe, m.in. zespół obrzędowy Hojne, zespół śpiewaczy Melodia ze Złoczewa i inni. Na pierwszej z cyklicznych konferencji planowanych przez Urząd Miasta Sieradza poruszono m.in. temat zakupu wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieradzu, czy też problem aktów wandalizmu na placach zabaw i w zrewitalizowanej części miasta. Serdecznie witam Państwa, dziękuję za przybycie i mam nadzieję, że ten głód informacyjny już cyklicznie będzie teraz zaspokojany przez Urząd Miasta. Tak jak Pani Magda wspomniała, cztery tematy, o których dzisiaj byśmy chcieli powiedzieć. Pierwszy to jest projekt uchwały, o którym wspomniała Pani Magda. W związku z tym, że w bieżącym roku, w ostatnim kwartale, rodzi się taka szansa i jest ogłoszony konkurs na realizację zadania przeciwdziałania zagrożeniom środowiska poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego. Jednostka OSP w Sieradzu, największa z jednostek, które są we władaniu miasta, z sześciu jednostek, zwróciła się z takim wnioskiem, pan komendant miejski wystąpił z takim wnioskiem o zakup samochodu bojowego średniego. Wstępnie wartość projektu oszacowano na ponad 793 tysiące złotych. Sam samochód ratowniczo-gaśniczy kosztować będzie 792 120 zł. Dodatkowo w projekcie przewidujemy działania promocyjne. Jest to związane z wymogami, które nakłada na nas program operacyjny. Wnioskować będziemy do działania 512 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Celem takim ogólnym tego programu jest zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego w województwie łódzkim. I tutaj mogą być dofinansowane tylko i wyłącznie te jednostki OSP, które są włączone w Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy.
gaśniczy. Na terenie samego powiatu sieradzkiego mamy aż 22 takie jednostki. Alokacja na konkurs wynosi prawie 6,5 miliona złotych. To jest konkurs, to jest alokacja na całe województwo, więc w porównaniu z wartością naszego projektu, no nie jest to kwota porażająco duża, natomiast będziemy robić wszystko, dołożymy wszelkich starań, aby zmaksymalizować nasze szanse na otrzymanie tej dotacji. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w lutym przyszłego roku. 15% wkładu własnego i właśnie uchwała, którą Państwo, również projekt tej uchwały, który Państwo otrzymali, wskazuje, że miasto, jeżeli otrzymamy dofinansowanie, przeznaczy na wkład własny ponad 126 tysięcy złotych. Kolejny temat, który chcieliśmy poruszyć, to informacja dla Państwa, dla mieszkańców o tym, że zakończyliśmy nabór wniosków o stypendia dla uzdolnionej młodzieży i tutaj pani naczelnik wydziału z pewnością o tym powie, ale byliśmy bardzo mile zaskoczeni ilością wniosków, bo codziennie przez ostatnie, nie wiem, miesiąc, codziennie po kilka do kilkunastu wniosków wpływało. To świadczy o tym, że mamy bardzo dużo, bardzo zdolnej młodzieży w Sierazu i nie wstydzi się ta młodzież chwalić swoimi wynikami. Na nagrody dla uzdolnionej młodzieży jest przeznaczone 40 tysięcy złotych z budżetu miasta. Będą to podziały środków i wyróżnimy 32 osoby z gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne 8 osób i studentów 10 osób. Łącznie z pomocy i stypendiów skorzysta 50 osób. I więcej informacji i szczegółów udzieli pani naczelnik. W tym roku też zapraszamy Państwa 23 września o godzinie 11 w Teatrze Miejskim. Będzie takie uroczyste wręczenie nagród. Są to nagrody jednorazowe, nagrody prezydenta miasta Sieradza. W ilości, tak jak pan prezydent wspomniał, łącznie 50 osób. Najliczniejsza grupa to gimnazjaliści i ktoś kiedyś wspomniał, że może zbyt liberalne są te kryteria dla gimnazjalistów, ale ja jednak obstaję, ja osobiście obstaję przy tym, że dobrze, żeby właśnie tych młodych ludzi zachęcać, mimo że może gdzieś te niektóre osoby trochę giną później, jak idą do szkoły ponadgimnazjalnej czy na studia, ale już ich zachęcamy, kiedy jeszcze są właśnie nastolatkami, do tego, żeby dbać o swoje wykształcenie. Cieszy fakt, że mamy w tym roku więcej niż w tamtym roku studentów, bo to jest ta grupa, która jest no po prostu nieprzeciętna. I mamy, tak w cudzysłowie oczywiście mówiąc, weteranów, którzy od kilku lat ubiegają się o te nagrody, czyli nie są to jakieś takie incydentalne sytuacje, jednorazowe, ale są to osoby, które mają ukształtowaną swoją pozycję już jako studenci, zaczynają niektórzy studia doktoranckie, prowadzą prace naukowe, prace badawcze i to jest absolutnie fantastyczne. W tym roku mamy tych osób 10, w tamtym roku dla porównania mieliśmy 8. Generalnie w tym roku jest więcej wniosków, też nas to bardzo cieszy. W tamtym roku mieliśmy łącznie 46 osób nagrodzonych, w tym roku będzie 50. Wniosków wpłynęło 54, czyli tylko 4 zostały odrzucone, ale to ze względów czysto formalnych, czyli te kryteria, które są ujęte w uchwale Rady Miejskiej w Sieradzu, są takie jednoznaczne. Jeśli ktoś nie spełniał tych kryteriów, no to niestety no, nie, z bólem serca, ale musieliśmy odłożyć taki wniosek i nie składaliśmy rekomendacji panu prezydentowi o przyznanie takiej nagrody. Kolejny temat również z zakresu oświaty. Wiecie Państwo, że ukazało się rozporządzenie ministra zdrowia. 28 sierpnia zaczęło obowiązywać z mocą od 1 września, czyli ten czas właściwie żaden na to, żeby się zapoznać i żeby wcielić w życie. Trochę zostaliśmy zaskoczeni, chociaż projekt był, ale no jakby dopóki nie wejdzie w życie, to troszeczkę zawsze się odkłada ten dokument. No i właśnie od 1 września obowiązuje rozporządzenie, bardzo rygorystyczne, jeśli chodzi o żywienie w placówkach oświatowych. I teraz jakie nasze zadania jako samorządu i placówek, oczywiście dyrektorów poszczególnych placówek, dostosować się do tych przepisów. Myślę, że główną taką przyczyną i właściwie ja tutaj z panem prezydentem po analizie tego dokumentu podzieliłam się taką wątpliwością, że troszeczkę obawiamy się, czy przypadkiem nie spadnie zainteresowanie dzieci żywieniem w szkole.
co byłoby tragiczną sytuacją, tak przynajmniej sądzimy, bo dzieci przebywają w szkole 7, nieraz 8 godzin. I jeśli dziecko, oczywiście nie wszystkie dzieci korzystają na przykład z obiadów, ale naprawdę my mamy bardzo dobre obiady, mamy takie, bym powiedziała, domowe, stołówki szkolne, nie mamy cateringu zewnętrznego, mamy tylko catering wewnętrzny, czyli między swoimi placówkami, tam gdzie nie ma możliwości uruchomić kuchni. Za bardzo niską stawkę osoba, która chce korzystać z obiadu, płaci w tej chwili 3,50 zł za pełnowartościowy trzydaniowy obiad. Także to naprawdę zachęcamy i dużo dzieci korzysta, ale właśnie obawiamy się, że wprowadzenie tych rygorów zwykłym, zimnym przepisem, tak bym to określiła, może spowodować, że dzieci po prostu nie będą chciały jeść. Te rygory, no my musimy się do tego dostosować. Tylko moje rozczarowanie jakby tym dokumentem związane jest z tym, że chyba ktoś zapomniał o tym, że należałoby najpierw popracować nad zmianą postaw żywieniowych w rodzinach, a później dopiero w placówkach oświatowych. Bo jeśli dziecko jest przyzwyczajone w domu do pewnych wzorców żywieniowych, to trudno, żeby teraz idąc do szkoły raptem się przestawiło i jadło mdłą zupę albo coś innego, co jakąś inną potrawę, która może nie do końca jest smaczna, ale jest zgodna z normami żywieniowymi. I tutaj nie mówię o zdrowym i niezdrowym żywieniu, tylko właśnie o tych postawach. Bo za to odpowiedzialny jest rodzic i to się również przekłada na sklepiki szkolne, które są, a właściwie już ich nie ma w naszych szkołach. Ja zrobiłam w piątek takie rozeznanie w placówkach naszych oświatowych. We wszystkich szkołach podstawowych zostały zlikwidowane sklepiki szkolne, bo to prowadzili ajenci, osoby, które prowadziły działalność gospodarczą i one nie są w stanie dostosować się do tych przepisów, które są. I teraz ja oczywiście proszę tutaj, żebym była dobrze zrozumiana. Nie wiem, czy po WF-ie dziecko, które zjadłoby jakiegoś, nie wiem, batona czy jakąś bułkę, czy nie byłoby to lepsze, niż jeśli nie zje nic. Nie wiem. Ja tutaj, tak jak mówię, nie jestem specjalistą, ale no jakby nie są w stanie osoby, które prowadziły do tej pory sklepiki, prowadzić ich z zastosowaniem tych przepisów. Oczywiście dyrektorzy robią wszystko, żeby wyegzekwować właśnie stosowanie tych przepisów, więc takie sposoby są. I tutaj przy tej okazji chcę Państwu także powiedzieć o kilku działaniach, które już prowadzimy. Niepotrzebne było rozporządzenie ministra zdrowia, żebyśmy my jako samorząd dbali o zdrowe żywienie w naszych placówkach. I chcę powiedzieć, że mamy wszystkie nasze przedszkola, to są placówki promujące zdrowia. Tak jak wspomniałam, w naszych stołówkach szkolnych kuchnie, które przygotowują posiłki domowe, czyli takie, które naprawdę no, polecamy wszystkim. Kolejna kwestia to są programy profilaktyczne. My od wielu lat prowadzimy w naszych szkołach programy profilaktyczne i dla wszystkich uczniów klas szóstych, czyli jak kończą szkołę podstawową, mamy taki program prowadzony przez specjalistów, przez diabetyków, przez osoby, współpracujemy ze Stowarzyszeniem Diabetyków i w szkołach każdy uczeń jakby przechodzi przez taki cykl szkoleń, spotkań dotyczących zdrowego żywienia. My o tym mówimy, czyli to, co do nas należy, jakby realizujemy to. Kwestia tylko, na ile zostaje to wcielone w życie, na ile rodzice także przestawiają się na to zdrowe żywienie. Bardzo ciekawym programem, który realizujemy, jest program dla klas pierwszych gimnazjów. Też od wielu lat prowadzimy taki program, przeciwdziałanie cukrzycy. Także my odgórnie pewnych rzeczy nie zmienimy, jeśli nie zmienią się te preferencje w szkołach, w domach rodzinnych. Ostatni temat to taka rzecz, która dotyczy nas wszystkich mieszkańców, ale dotyczy nas nie tylko kulturowo, obyczajowo, ale również i finansowo w bardzo dużym stopniu. Wspomniała Pani Magda o tym, że w tym roku wydaliśmy 200 tysięcy na remont i doposażenie placów zabaw. Jest utworzony nowy, piękny plac na ulicy Broniewskiego. No i okres i letni, i teraz już wczesnej jesieni, czy końca lata, doświadczamy tego, co właściwie codziennie są zgłoszenia o aktach wandalizmu i dewastacji na placach. I to jest inwestycja 200 tysięcy, ale ja tu mówię też to z pełną odpowiedzialnością, idę krok dalej, czyli wielomilionowe inwestycje wzgórze zamkowe i tam również doświadczamy aktów wandalizmu. Za Państwa pośrednictwem zwracam się tutaj z prośbą do Państwa, abyśmy wspólnie może podjęli kroki edukacyjne, wskazywali te zagrożenia, które występują
w związku z tak naprawdę marnowaniem naszego wspólnego mienia, no, bo każdy z Państwa, kto płaci podatek, w mniejszym czy większym stopniu złożył się na to, aby ten piękny plac zabaw na Broniewskiego powstał. Dla przykładu tylko, to jest, podam Państwu, to są dane z ostatniego miesiąca. Urządzenia uszkodzone to 2 bujaki na sprężynach, to są 2 sztuki, przejścia ruchome na urządzeniach tych sprawnościowych, powyrywane belki, przęsła ogrodzeń, placów zabaw są powyrywane, kratownice drewniane i linowe powyrywane belki, kapsle dla ślepki będące elementami wykończeń, które wpływają na poziom bezpieczeństwa. Łączny koszt dewastacji to jest około 4,5 tysiąca złotych, to jest tylko ostatni okres. Ponadto, nie wiem dlaczego tak jest, ale dewastacja 19 koszy ulicznych, to jest koszt też około 600 zł napraw tych koszy i 4 ławki wymagały naprawy. To są dane naprawdę z ostatniego, niedługiego okresu. To świadczy jakby o poziomie, nie wiem jak to nazwać, czy agresji, czy braku odpowiedzialności. Apelujemy tutaj do wszystkich tych, którzy są świadkami takich aktów dewastacji. Gorąco zachęcam do tego, aby informować o tym. Proszę Państwa, za Państwa pośrednictwem, aby też apelować do mieszkańców, o to, aby zwracali uwagę, no, żeby nie bali się zwracać uwagi, jeżeli są świadkami aktów wandalizmu, a jeżeli już czują takie obawy, bo jest to grupa agresywnych osób, to żeby odpowiednie służby informować. My ze swojej strony też dołożymy wiele wysiłku i zainwestujemy chociażby w monitoring, który będzie, prace prowadzimy takie, będzie na placu zabaw na ulicy Broniewskiego. Chcemy obserwować, co tam się dzieje, bo oprócz aktów wandalizmu są również i stało się to miejscem imprez, tak, i niekoniecznie to musi być pożądane miejsce do tego typu zabawy, czyli ten monitoring będziemy tam realizować. Apele i edukacja, szczególnie wśród młodzieży z naszej strony będzie prowadzona, abyśmy potrafili szanować to wszystko, co jest tak naprawdę wspólnym naszym dobrem. Prośba moja, abyśmy wskazywali te miejsca, pokazywali, my będziemy dysponować tutaj kwotami, żeby może też uzmysłowić tym, którzy tych aktów wandalizmu dokonują, że to ma przełożenie, no nie wiem, na ileś sztuk stypendiów, na ileś metrów kwadratowych wyremontowanego chodnika, nie wiem, 4,5 tysiąca, czy jak łącznie policzymy, to jest około 5 tysięcy z ostatniego czasu, to jest jeden element taki siłowni na powietrznej dodatkowo, także tutaj to są bardzo wymierne koszty, które tak naprawdę musimy jako miasto i obywatele wszyscy ponosić. Park Broniewskiego i wszystkie punkty, które są monitorowane dotychczas, czyli tam, gdzie istnieje system monitoringu wizyjnego miasta, one są obserwowane. Doszło 6 kamer na wzgórzu zamkowym i tak jak wspomniałem wcześniej, pracujemy nad tym, aby park i plac zabaw Parku Broniewskiego był monitorowany. Dzisiaj rozwiązania elektroniczne dają nam możliwość obserwowania obrazu z kamer z dowolnego miejsca na świecie, także zakończyliśmy w miesiącu maju, co prawda nie jest jeszcze formalnie rozliczony projekt, ale Sirman daje też ogromne możliwości. Sieć światłowodów i punktów stycznych, które są na terenie miasta, dają nam ogromną szansę przekazywania sygnału naprawdę w ogromnej jakości i no, jesteśmy o tyle do przodu, że nie musimy już tej infrastruktury budować, czyli głęboka analiza łącznie z policjantami przeprowadzona i określenie miejsc, które stwarzają zagrożenie, w których najwięcej się dzieje zdarzeń, a takie analizy policjanci prowadzą. Zresztą pani naczelnik też tutaj takie analizy co roku Radzie Miasta przedstawia o poziomie bezpieczeństwa i na podstawie tego będziemy mogli określić w przyszłości, gdzie takie punkty kamerowe powinny się znaleźć. Zobaczymy, czy one są spójne i zbieżne z punktami stycznymi do Sirmana i z pewnością ta sieć będzie wykorzystywana, bo 5,5 miliona wydane powinno służyć obywatelom po to, żeby było bezpieczniej w Sieradzu. Po raz czwarty już Krajowa Rada Radców Prawnych zorganizowała akcję Niebieski Parasol w miastach w całej Polsce. Także w Sieradzu do końca tego tygodnia w ramach akcji można skorzystać z darmowych porad prawnych u wybranych radców.
Między innymi o tym, jakich informacji można zaczerpnąć, zapytaliśmy radcy prawnego Juliusza Kulaka. W tym tygodniu trwa akcja Niebieski Parasol. Co to za akcja i do kogo jest skierowana? Jest to już kolejna akcja Niebieski Parasol. Skierowana jest do wszystkich ludzi, którzy cierpią na brak gotówki, nie mogą sobie pozwolić na konsultację czy poradę prawną i stąd też skierowane są to bezpłatne porady prawne udzielone osobom, które no nie mogą, czy uważają, że nie mogą z takich porad skorzystać odpłatnie w ramach standardowej pomocy prawnej. Jest to już kolejna edycja tej akcji. Wpisała się ona już na stałe w działalność samorządu radcowskiego. Jest ona organizowana przez Krajową Izbę Radców, Prawnych za pośrednictwem rad okręgowych i warto też wspomnieć, że nie tylko radcowie prawni mają taką akcję, również adwokaci pod nazwą Zielony Parasol. A skąd ta nazwa? Proszę Państwa, no, parasol kojarzy się z pewnym narzędziem, które ma nam zapobiec pewnym dolegliwościom, prawda? Czy to deszcz, czy to śnieg, wiatr, czy nawet słońce. Więc taką dolegliwością są też pewne problemy prawne, kłopoty prawne, które mogą pewnych osób dotykać. I w ramach tej akcji Niebieski Parasol czy Zielony Parasol mogą spróbować rozwiązać te problemy nieodpłatnie, korzystając z profesjonalnych prawników, z profesjonalnej pomocy prawnej, podkreślam również, czy adwokackiej, czy radcowskiej. Ja będę się zajmował i będę mówił o akcji Niebieski Parasol. Wobec tego, jakich porad udziela radca prawny i z jakimi problemami mogą tu przyjść ludzie? W zasadzie są to dokładnie ten sam zakres porad prawnych, które mają i których udzielają adwokaci. Ponieważ jeszcze do lipca bieżącego roku radcowie prawni wyłączeni byli z możliwości udzielania porad, konsultacji w zakresie prawa karnego, jak również profesjonalnego reprezentowania, czy to podejrzanego, czy oskarżonego w procesie karnym. Od 1 lipca ten stan się zmienił i w zasadzie uprawnienia radcy prawnego i adwokata są w tej chwili identyczne. Także zapraszam wszystkich do korzystania z tej akcji. Są to sprawy, pomoc prawna, konsultacje w zakresie takich spraw, jak to sprawy cywilne, sprawy rodzinne, sprawy gospodarcze, sprawy podatkowe, ktoś ma problemy z podatkami, czy z ZUS-em, czy ktoś komuś nie oddał pieniędzy, albo ktoś od kogoś domaga się pieniędzy, uważa, a z kolei osoba, od której się ktoś domaga pieniędzy, uważa, że nie ma racji. Sprawy rozwodowe, tak jak mówiłem, podatkowe, a teraz obecnie również sprawy karne. Czy jest duże zainteresowanie tą akcją? Z roku na rok jest to coraz większe zainteresowanie można zaobserwować, tym bardziej, że to już, tak jak mówiłem wcześniej, nie jest pierwsza edycja tej akcji i ten pomysł został wprowadzony przez radców prawnych i adwokatów poprzez swój samorząd i wyprzedził on pomysł, powiem tutaj, polityków, którzy obecnie promują tutaj taką formułę udzielania nieodpłatnych porad prawnych w każdym mieście, w każdym większym mieście przez prawnika zatrudnionego w Urzędzie Miasta. Więc warto powiedzieć, że ta akcja zarówno ze strony adwokatów, jak i radców prawnych wyprzedza pomysł polityków i to w zasadzie politycy, troszeczkę wzorując się na naszej akcji, chcą tutaj pomagać nieodpłatnie ludziom, a nie my, wychodząc jak gdyby naprzeciw ich oczekiwaniom. Czyli mogę się domyślać, że już co roku będzie organizowana ta akcja i cyklicznie wpisze się w kalendarz? Ja nie jestem tutaj uprawniony, aby oświadczać coś w imieniu Krajowej Rady czy Okręgowej, czy Rady Okręgowej. Niemniej jednak, znając kolegów z samorządu, uważam, że taka akcja będzie co roku organizowana na terenie całego kraju, bo to nie jest organizowane w ten sposób, że w całym kraju te same dni. Tak jak mówiłem, jest to organizowane przez Krajową Radę, a okręgowe rady mają swoje terminy. Teraz jest okręg łódzki. Dzisiaj są udzielone darmowe porady w Sieradzu. Wczoraj i dzisiaj były udzielane w Sieradzu, a dziś i jutro będą udzielane w Łodzi. Także podejrzewam, że Rada Śląska, rady na Wybrzeżu będą również miały swoje dni, na pewno mają. Jest to do sprawdzenia na stronie Krajowej Rady czy okręgowych rad i izb radców prawnych. Do partii, które oficjalnie rozpoczęły kampanię wyborczą, dołączył również Sojusz Lewicy Demokratycznej na specjalnie na tę okazję zwołanej konferencji. Serdecznie witamy na konferencji prasowej kandydatek i kandydatów Zjednoczonej Lewicy, którzy staną do wyborów w okręgu sieradzkim, w okręgu numer 11. Zarejestrowaliśmy listę do Sejmu z tego okręgu, z okręgu sieradzkiego. Państwowa Komisja Wyborcza w Sieradzu, komisarz wyborczy w Sieradzu potwierdził,
że prawidłowo zarejestrowaliśmy tą listę. Zebraliśmy 13 tysięcy podpisów pod listą kandydatek i kandydatów do Sejmu z listy Sojuszu Zjednoczonej Lewicy, SLD, Twój Ruch, PPS, Unia Pracy i Zieloni. Liderem listy ja będę jako poseł na Sejm poprzedniej kadencji. Drugie miejsce na tej liście będzie reprezentujący Unię Pracy, będzie pan Marek Szewczyk. Na trzecim miejscu jest pani Mariola Hernas z powiatu wieluńskiego, mieszkanka gminy Konopnica. Na czwartym miejscu jest pan Zbigniew Krasiński, tutaj też z nami obecny, były wicestarosta sieradzki, reprezentuje powiat sieradzki, wiceprzewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej w województwie łódzkim. Na temat zdrowia oddam głos teraz panu Markowi Szewczykowi, wiceliderowi naszej listy, który jest specjalistą w tej dziedzinie. Polskie społeczeństwo jest zubożone. Ta bieda, ten brak pieniędzy na jedzenie spowodował, że wrócił problem już u nas nieistniejący, problem chorób gruźlicy. Pan dr Stanisław Domin przed laty stworzył system, który pozwolił wyleczyć prawie wszystkich. Dziś z gruźlicą mamy na co dzień do czynienia. To otwiera kolejną sprawę, sprawę badań profilaktycznych, bo by jak najmniej było pacjentów potrzebnych, dla których potrzebne będą miejsca w szpitalach, byłoby dobrze, żebyśmy wiedzieli, co nam zagraża, w jaki sposób przeciwdziałać temu. Dlatego niezwykle potrzebny jest powrót do naszych szkół dentystów. Być może byłoby dobrze, żeby badania profilaktyczne już byłyby prowadzone na poziomie tak zwanych higienistek przed laty. Tam już musimy zacząć dbać o nasze zdrowie. Sieradz jest stolicą tego naszego regionu. Jest to byłe województwo, było miasto wojewódzkie i tutaj jest siedziba Państwowej Komisji Wyborczej i będziemy takie cykliczne spotkania tutaj robić w miarę możliwości z kandydatami głównie z tego rejonu i będziemy na bieżąco Państwa informować. Zapraszam na materiał Bliżej Regionu, w którym zobaczą Państwo relacje z miksera regionalnego Łódzkie 2015. Program realizowany jest przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim. Wróciliśmy na Piotrkowską, to cieszy. Piotrkowska wypełniona ludźmi, turystami, spacerujące rodziny, ogródki. Piotrkowska się odnowiła, zmieniła wystrój, zaprasza, jest przyjazna. No i zrealizowało się to marzenie czy oczekiwanie wystawców z regionu, by właśnie być w tym reprezentacyjnym miejscu Łodzi na Piotrkowskiej. To przecież 12. edycja jarmarku, który wrósł w krajobraz tej ulicy. Tu się wszyscy najlepiej czujemy i tu ten region przez dwa dni wszystkich do siebie gorąco zaprasza, pokazując to, co najciekawsze. Chcemy się pochwalić naprawdę wszystkim, co mamy. Mamy wszystko przez siebie robione, wszystko świeżo pieczone, świeżo gotowane. Podajemy tu na ciepło, podajemy na zimne, jak sobie ktoś życzy. Polecamy chlebek swojego wypieku. Wszystko to, co jest na stole, to naprawdę kosztowało nas tygodnie, godziny pracy. Zrobione wszystko przez nas. Z naszych swoich, bez konserwantów, bez niczego, naszych produktów własnych. Naszym produktem są plędze kartoflane i ciasteczka ze skwarek. Na te produkty mamy certyfikaty, to są produkty przebadane. Także z tymi plackami właśnie i z ciasteczkami wyjeżdżamy na różne imprezy. Ciasteczka ze skwarek też, bo to jest region, gdzie hoduje się właśnie te świnie. I tak kiedyś robiły nasze babcie, że z tą słoniną nie zawsze było co robić, a nie zawsze też były pieniądze na to, żeby kupować dzieciom słodycze, dlatego z tłuszczem robiły się różne rzeczy. Tu w tych ciasteczkach akurat są zmielone skwarki. Zamiast po prostu margaryny, masła mamy skwarki.
Bardzo serdecznie zapraszamy naszych terenów. Głównym naszym miastem w powiecie jurszowskim jest Wieruszów i okoliczne miejscowości. Bardzo ciekawą rzeczą, która się rozwija na naszym powiecie i która promuje nas i która nas wyróżnia spośród innych powiatów, to jest dyscyplina sportowa, jeszcze nie przez wszystkich znana, tak zwany orientering. Mamy przygotowane specjalnie w tym celu 7 tras orienteringowych. Też specjalnie w tym celu mam przygotowane wszelkie mapy. W związku z tym mamy też wiele kompasów. Można chodzić tymi trasami zarówno piechotą, jak i rowerami. Także specjalnie przystosowane tereny do tego właśnie orienteringu, którzy nie wszyscy znają, a który jest naprawdę bardzo fajnym sposobem na spędzenie wolnego czasu. W ramach warsztatów z Łódzkim Domem Kultury uczymy tutaj podstawowych ścieków, takich makramy. W tej chwili dziewczynki robią taką ozdobę, może być to podkówka, może być jakaś po prostu ozdoba na ścianę, ewentualnie bransoletka. Wymaga to troszkę cierpliwości, ale jeżeli ktoś jest chętny, to jest do opanowania. Tu już zrobiłaś błąd, przepraszam, zobacz. Musi być po górnej pęteleczce, musi być pętelka górna i odwrotnie. Nie może zrobić dwóch jednakowych. Teraz pętelkę dolną proszę zrobić. Nie, dolna, czyli ten sznureczek musi iść z dołu. O właśnie, i teraz zaciskam. Bardzo dużo bibuły mamy, no bo to jest w zasadzie taki pokaz papieroplastyki. Ja robię od 1978 roku. Dzieci bardzo chętnie, jak teraz na tych plenerach, co wyjeżdżamy, na tej kolorowej lokomotywie, to bardzo chętnie. Nawet tak zdolne są dzieciaki, że od jednej do drugiej przychodzą jak mają coś. Jak robią koszyczki z wikliny, to przychodzą z tymi koszyczkami, kwiatki robią. I znowu ubierają te koszyczki sobie tak, że jest fajnie. Zadowoleni są bardzo. Przede wszystkim wszyscy ci, którzy chcą zasmakować w owocach, warzywach, które pochodzą ze Skierniewic, które są fenomenalne, zresztą wystarczy zerknąć tutaj na stoisku. Instytut Ogrodnictwa naprawdę dba o to, żeby to były co chwila nowe odmiany, produkowane w jak najbardziej skuteczny sposób. W tym roku z takich dodatków, których wcześniej nie było, wielki piknik myśliwski, Myśliwi dla Skierniewic, gdzie m.in. dzik z kaszy, mnóstwo warsztatów, będzie można zobaczyć psy myśliwskie, ptaki łowieckie. Do tego derby hipiczne ziemi skierniewickie, gdzie czempionat koni, pokazy jeździeckie, wyścigi zaprzęgów. Łęczyca jest bardzo ciekawym miejscem. Nie tylko miejscem, dlatego że w województwie łódzkim chyba najciekawsze, najstarsze zabytki, jak archeologiata łęczycka w Tumie z XII wieku. Miejsce pierwszego sejmu w Polsce. Jest zamek królewski w Łęczycy kojarzony z Diabłem Burutą, na którym się odbywają oczywiście liczne turnieje rycerskie, wspaniałe zabawy. No i są również inne ciekawostki, jak chociażby pradolina warszawsko-berlińska, która jest bogactwem ptaków, około 250 gatunków różnych ptaków. Sam środek Polski w Piątku, miejsce urodzin świętej Faustyny w Głogowcu koło Świnic Warckich. Jest wiele ciekawostek, których nie ma praktycznie w całej Polsce. I myślę, że województwo łódzkie również dzięki temu zyskujemy. Jedno hasło, zioła. To są użytkowe zioła, zioła lecznicze, zioła, które wykorzystujemy przy barwieniu, przy farbowaniu, przy różnego rodzaju czynnościach, które na co dzień wykonujemy i które są tak naprawdę bardzo, bardzo pożyteczne, a czasami o nich zupełnie nie wiemy. Dlatego wystawiliśmy zioła, żeby wszyscy się dowiedzieli. Miałem okazję posłuchać ludowych melodii, bo są przecież oczywiście panie w barwnych, kolorowych strojach, są panowie, którzy im przygrywają na harmonii czy na skrzypcach i gdzieś to pobrzmiewa, obok gromadzi się zaraz grupa słuchaczy. La, 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 la.
Nie może zabraknąć kultury i muzyki w trakcie tego wydarzenia. W tym roku trochę nietypowo, nie zbudowaliśmy dużej sceny, są trzy mniejsze, ale bardzo klimatyczne. Wszyscy uczestnicy mogą dotknąć bądź bliżej artystów, a myślę, że to też jest bardzo istotne. Wczoraj duże tłumy na Tymonie czy na Marku Dyjaku, myślę, że dzisiaj nie będą mniejsze na Skubas czy Domowe Melodie. Mam nadzieję, że to też zostanie zaakceptowane przez łodzian, przez mieszkańców regionu i w przyszłym roku będziemy mogli tą część artystyczną, muzyczną Miksera rozwijać i budować nowe miejsca właśnie tego typu. Też takie granie właśnie na ulicy, gdzie nie ma podestu, nie ma podium, tylko jest estrada, tylko po prostu jest trotuar, prawda, trotuar oczywiście, jak powiedziałem żartobliwie, i można nawiązać kontakt z publicznością właśnie tête-à-tête, jest raczej dla mnie takim awantażem, czyli korzystnym czynnikiem, ponieważ ja lubię takie patrzenie ludziom w oczy. To nie jest nasza, znaczy moja dzisiaj właściwie pierwsza wizyta w Łodzi. Zdarzało mi się tutaj grywać, ale pierwszy raz na trawniku. Tym bardziej fajnie, że to jest trawnik kultury i że to jest tutaj w ogóle w centrum miasta na Piotrkowskiej. Każdy pomysł jest super, jak się dzieje, wydarza i jest prawdziwy. Dużo kapel, dużo muzyki, fajni ludzie, świetnie wyprodukowane. No i okoliczności, Łódź, Piotrkowska, Schiller, rewelacja. Trzeba tak trzymać i bardzo fajnie, że coś takiego się dzieje. Widzę, że ludzie są zainteresowani. No kapele słyszeliśmy obok, kapelę jazzową, ludową, wszystko fajnie. Województwo przyjechało do Łodzi. To po pierwsze, ci, którzy wędrują po Piotrkowskiej, a widać, jakim cieszy się powodzeniem Mikser, no poznają to, czego inaczej by nie dostrzegli być może, bo jeżdżenie po województwie nie jest zbyt popularne, jak się przekonaliśmy wielokrotnie. Tutaj mogą nie tylko poznać to, co jest w łódzkim, ale na przykład tak jak tutaj porównać z opolskim, przecież to jest przygraniczne województwo, bardzo także interesujące. A z drugiej strony ci, którzy przyjeżdżają do Łodzi z regionu, odczuwają jednak siłę stolicy tego regionu. Być może, bo to też tak z takich rozmów wynika prywatnych, ludzie po raz pierwszy, niektórzy odkrywają Łódź dla siebie. Do tej pory słyszeli o mieście, niektórzy wyobrażali sobie nawet, że tu są kominy, a teraz przyjeżdżają i nie mogą się nadziwić, że taka ładna ulica jest w centrum. Ekowiatr, spółka jawna, zarządzanie i administrowanie nieruchomościami. Przyjdź lub zadzwoń i zapoznaj się z naszą ofertą. Sieradz, ulica Jana Pawła II, 52/23, na pierwszym piętrze. Zduńska Wola, ulica Piwna 2. Łask, ulica Marii Skłodowskiej-Curie, 4/3. Z nami możesz więcej. Od poniedziałku do piątku Ekowiatr zaprasza. Na dziś dziękuję za uwagę i przypominam, że nasze serwisy mogą Państwo oglądać w telewizji internetowej na stronie www.sieradzka-tvmedia.com oraz naszym profilu na Facebooku. Na kolejny program zapraszam już w piątek o stałej porze. Do zobaczenia.